Nieco ponad 3 tygodnie od ukonstytuowania się nowych władz Platformy Obywatelskiej w Małopolsce w Myślenicach odbyło się pierwsze posiedzenie nowego zarządu regionu. Przewodniczący Grzegorz Lipiec wyjaśnił powody, dla których władze wojewódzkie partii rządzącej postanowiły obradować właśnie w naszym mieście. Platforma Myślenicka jest jedną z najlepiej rozwijających się struktur w Małopolsce Zachodniej i tak jak deklarowałem jeszcze na zjeździe regionalnej Platformy, rolą i misją moją i całego zarządu regionu jest spotykanie się w tych miejscach, gdzie ta platforma z jednej strony się rozwija, a także tam, gdzie jest trochę słabszy potencjał. W tym wypadku akurat Platforma Myślenicka jest tą strukturą, którą należy nagrodzić i pochwalić za to, że się jakby dobrze miewa i ma swoich reprezentantów we wszystkich ciałach przedstawicielskich. W ostatnich czasach również w Myślenicach był pan Jarosław Gowin, były minister, który podobno szuka zaplecza do swojego nowego ruchu. Jak ta sytuacja może wpłynąć na Platformę? Jarek Gowin bywał często, rzeczywiście w czasach, jak był wiceprzewodniczący Platformy Regionu Małopolskiego i wtedy był dobrze odbierany i dobrze przyjmowany przez całą strukturę. Które Platformy, nie szukamy z nim zwady, jest osobą, z którą jeżeli zbuduje jakieś listy, w co tak szczerze mówiąc wątpię, to będziemy starali się współpracować. Natomiast jeżeli wydaje mu się, że na jakiejś platformie zbuduje swoje poparcie, no to pewnie mu się to nie uda. Nie obawia się pan odpływu członków Platformy Obywatelskiej w Myślenicach do nowego ugrupowania, czy też na razie stowarzyszenia założonego przez pana posła Gowina? Według mojej wiedzy odpłynął jeden bądź dwóch członków Platformy z terenu powiatu myślenickiego. Natomiast raczej widzę przyrost struktur powiatu myślenickiego, jeśli chodzi o Platformę Obywatelską. Jest coraz więcej osób, którzy chcą się z Platformą wiązać, bo widzą sens. Jakie wobec tego cele przed panem jako przewodniczącym i całą Platformą? Będziemy jeździć po całym terenie Małopolski, rozmawiać z ludźmi, nie tylko z ludźmi Platformy, także z samorządowcami, z lokalnym środowiskiem przedsiębiorców. Podczas spotkania, na które zaproszono również samorządowców z burmistrzem i starostą na czele, omawiane były nie tylko sprawy wewnętrzne największego ugrupowania w parlamencie, ale również najważniejsze aspekty zarówno polityki rządu, jak i elementów związanych z samorządem lokalnym. Jednym z uczestników zebrania był marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa, będący jednocześnie wiceprzewodniczącym zarządu regionu PO. Na przestrzeni ostatnich 4 lat do 2010 roku tylko z budżetu województwa małopolskiego wydatkowaliśmy na inwestycje ponad 2 miliardy 100 milionów złotych. No, takich inwestycji nigdy nie było od początku istnienia tego województwa. Jak do tego dołożymy jeszcze naprawdę ogromne wysiłki inwestycyjne samorządów gminnych, powiatowych, choćby tutaj w Myślenicach, gdzie zrealizowano było szereg naprawdę inwestycji i projekty rewitalizacji w ochronie zdrowia, w polityce społecznej, drogi. Uważam, że poziom życia, pomimo tego, że był to jednak czas bardzo trudny, bo czas też z dużego spowolnienia gospodarczego, to ten dorobek w ramach wszystkich samorządów był naprawdę bardzo duży. Marszałek Sowa przedstawił również cele samorządu województwa nie tylko na najbliższą przyszłość, ale także dotyczące wyzwań czekających społeczność Małopolski w kolejnych latach. To za trzy lata będziemy gościć młodzież z całego świata w ramach Światowych Dni Młodzieży i to bez wątpienia dla nas wszystkich jest jakieś ogromne wyróżnienie, że Kraków będzie miastem gospodarzem i na pewno wszyscy będziemy w to bardzo mocno zaangażowani, więc to jest jeden projekt taki bardzo dla nas ważny, gdzie będziemy skupiali swój wysiłek na to, aby przygotować się jak najlepiej do przyjęcia tej młodzieży. Jestem przekonany, że wielu z nich będzie również tutaj w powiecie myślenickim miało schronień. Drugi projekt, nie mniej istotny, to jest aplikowanie Krakowa, organizację zimowych igrzysk olimpijskich w roku 2022, projekt cywilizacyjny, projekt, który w tych priorytetach inwestycyjnych naszego kraju powinien zdecydowanie podnieść Małopolskę i nasze potrzeby i też bardzo istotny z punktu widzenia Myślenic, bo wiadomo, że pretendują do roli miasta, w którym część konkurencji sportowych będzie się odbywała, a jak chcielibyśmy zejść już do takich projektów, które realizowane powinny być na tym terenie, to oczywiście wspomniany Zalew Jezioro Dobczyckie czy Zalew Dobczycki, zbiornik Dobczycki jest takim kluczowym projektem, bowiem wydaje się, że dzisiaj jesteśmy w takim końcowej fazie, gdzie ta niemożność udostępnienia jakiejkolwiek formie
zbiornika dla usług turystycznych wreszcie jest powoli za nami, że jest konsensus, jak prowadzić działania i rozwijać turystykę, usługi okołoturystyczne wokół tego zbiornika. Chciałbym, aby w programie regionalnym na to były zabezpieczone spore środki finansowe,